Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Jestem na Śnieżniku. Po czesku kralicki śnieżnik, po polsku śnieżnik albo śnieżnik kłodzki. Po czeskiej stronie jestem bardziej teraz. Śnieżnik to jest akurat taka góra, że taki szczyt, że on jest strasznie rozległy. To jest taka jedna wielka, zarąbiście wielka polana. Dlatego nie da się stanąć na czubku i sobie zrobić panoramki dookoła. Musiałbym sobie dookoła pochodzić, ale coś tutaj Wam pokażę. Tam z tyłu widzicie te takie skały, no to jest takie najwyższe miejsce. Teraz rzut oka na czeską stronę. Trochę duje, ale mam nadzieję, że ten mikrofon tutaj nie zbierze tego wiatru. Nie wiem, czy tam widać w oddali. Tam jest Pradziad. Jest wieża telewizyjna na Pradedzie, czeska. No i co? Tak jak mówiłem, w góry się zabiera piwo w puszce. I ja takie piwo w puszce właśnie mam. Tu sobie gdzieś przycupnę. I opowiem Wam o tym piwie, bo ciekawa jest to sprawa. Piwo otrzymałem od widza. I to jest... może tak zrobię nawet. Ciekawe, jaki kadr jest. Piwo otrzymałem od widza i to jest piwo z... Proszę ja Was. To jest Foreign Extra Stout. Black Panther, czyli Czarna Pantera z... Uwaga, uwaga. Z Kambodży. Dostałem tutaj list tym razem, także list sobie zatrzymałem. Przesyłam obiecane piwa typu Fes z Kambodży. Cały marzec przesiedziałem w tym pięknym kraju i raczyłem się tymi piwami. W każdym sklepie spożywczym czy markecie były dostępne 3-4 rodzaje mocnych stoutych po pięknych cenach. 70 centów do dolara za puszkę. Pytałem kilku miejscowych, dlaczego w kraju, gdzie średnie temperatury wynoszą ponad 30 stopni, pije się takie piwa. Otóż Kmerzy po salwie śmiechu mówili, że te piwa piją tylko bezdomni i ubodzy, żeby poczuć kopa. Sprawa jest intrygująca. Pozdrawiam Cię serdecznie, Punks Not Dead, Kokos z Gliwic. Dzięki wielkie, Kokos. No to spróbujemy. Piwo było schłodzone, trochę się pewnie ogrzało w trasie. Szkło mam, także nie ma lipy. Mam nadzieję, że nie będzie nie wylata tak jak tamto. Napis na puszce Do not litter, czyli nie śmieć i please recycle. Data przydatności jakaś dziwna. Dobra. Ale piana taka beżowa w taki sposób jak na Guinnessie. Strasznie tutaj dużo lata jakichś takich, nie wiem, pszczół afrykańskich czy czego, takich podobnych do trzmieli, ale takich trochę innych. Bardzo ładna piana, jak widzicie, obfita, drobnopęcherzykowa, beżowa. Piwo czarne, ale tu przy dole z przebłyskami, uciekaj mi stąd, z przebłyskami takimi brązowymi. A mi wleci do piwa. Idź mi stąd. No, trochę. Zobaczmy, jaki to ma procent. Superb combination of the finest malt, hops and yeast, brewed to perfection for that wholesome, satisfying taste. Brewed and canned under supervision on Cambrew Limited. 8% alkoholu. Nie ma lipy. Czarna Pantera, nie ma lipy. Paloności trochę brakuje. Bardziej idzie w kierunku skórki od chleba. Bardziej idzie w kierunku... Ale grzeje od środka. Niezłe. Bardziej idzie w kierunku skórki od chleba. Bardziej idzie w kierunku takich melanoidyn niż paloności takiej. Bardzo pijalne, zwłaszcza po
kilkugodzinnej wędrówce. Czekajcie, no może jak to zrobić? Może tak znowu zrobię, żeby było widać nalewanie. Teraz by było trzeba nagrać jakąś czołówkę. Więc tu przerwał, lecz ruch trzymał. Wszystkim się zdawało, że Wojski wciąż gra jeszcze, a to echo grało. Wątek krajoznawczy. Jestem tutaj, siedzę na takim rumowisku, na takim skaliska, tam widzieliście w tle. Otóż to są, jak widzicie, no tutaj nie widzicie, bo to już się starło, ale tak, tu jest taka wieża i to jest właśnie ta wieża, resztki tej wieży. Wybudowana była w latach 1895-1899 przez mieszkańców Kłodzka, czyli Glac, na Śnieżniku, czyli Schneeberg. Żeby podnieść jego walory turystyczne. Miała 33,5 metra. No i sobie tak stała, aż zaczęła niszczeć. No i ponieważ stanowiła zagrożenie, że w każdej chwili może się zawalić, czy coś takiego, no to ją po prostu wysadzono w powietrze 11 października 1973 roku. Dlatego mamy taką dokładną datę tutaj. I podobnoż są plany odbudowy. To była wieża 33,5 metra wysoka, 5 kondygnacji miała, także na bogato było, no ale pewnie potem nie miał kto dokładać do konserwacji. Tutaj przy Śnieżniku są jeszcze ruiny takiego schroniska, przy którym są takie skały w kształcie, czy pomniki w kształcie słonia. Ale tamtędy nie będziemy szli, pójdziemy jeszcze do schroniska tego Śnieżnik polskiego, PTTK. No i tyle. Także tutaj widać, część jest skał, część jest no, takich prętów sterczących tutaj z tego. No i to jest teraz najwyższy punkt, pewnie jeszcze parę metrów wyższy niż te 1425, więc wszyscy chętnie na niego wchodzą. A wracając do piwa. Piwo jest bardzo dobre, bardzo. 8%. W ogóle nie czuć tego alkoholu, muszę powiedzieć. Jest lekko kwaskowate. Teraz jak się jeszcze trochę ogrzało, to może wyszła większa taka paloność w nim. Aczkolwiek jest paloność, a goryczka nie jest taka wielka wcale. Mogłaby być większa. Ale piwo naprawdę dobre. Czyli da się pić nawet w upale. No tutaj dzisiaj jest naprawdę świetna pogoda. Także... Wasze zdrowie, no i dzięki Kokos za piwo.